Najlepszym prezentem jest miłość i to tyle w sumie, tak. Tak. Powinna trafić do pięknej kobiety, zaraz zobaczymy. Dzień dobry, proszę bardzo na Dzień Kobiet. No ja uważam tak samo, że miłość jest przede wszystkim najważniejsza i... To nie będzie nic materialnego, nie wiem, jakaś miła kolacja, ale... Witajcie, przed nami dwa szczególne święta. Pierwsze dotyczy naszych cudownych pań, 8 marca tuż, tuż. Dzień Kobiet to szczególny moment w roku kalendarzowym, kiedy można docenić wszystkie kobiety i sprawić, że poczują się naprawdę kochane. Drugie to start nowego ciekawego kanału Connect Inspire Change, do którego subskrybowania i lajkowania zapraszamy gorąco. Zostań z nami do końca. Czeka na Ciebie konkurs. Jeśli jesteś kobietą, to mamy dla Ciebie super nagrodę, która przyda się Tobie już teraz. Nie musisz być złotą rybką, żeby zrobić coś miłego. Postanów, że w tym roku kupisz jeden albo dwa kwiatki i podarujesz albo sympatii, albo mamie, albo siostrze i zrobisz im wspaniały dzień. Za pomocą tych uroczych prezentów chcemy pokazać, że pamiętamy o Was i że zależy nam. Dzień dobry, proszę na Dzień Kobiet. Proszę. Dziękuję. Na Dzień Kobiet, dziękuję. Czekaj. Dzień dobry, proszę bardzo, kwiatuszka na Dzień Kobiet i otwieramy też taki nowy kanał na YouTube. Jak pani ma możliwość wejść, to proszę wpisać Connect Inspire Change i życzymy wszystkiego dobrego, żeby pani się szczęściło i żeby pani się uśmiechała i czuła ciepło od rodziny, od wszystkich osób takich bliskich. No, bardzo dziękujemy. Możemy też pani dać różyczkę, dlatego że pani jest naszą pierwszą panią, która zechciała się zatrzymać i poświęcić nam czas. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dzień dobry, zostawiamy kwiatuszek, niech pan wręczy. Dzień dobry, proszę bardzo, na Dzień Kobiet, proszę, miłego dnia. Dzień dobry, proszę bardzo na Dzień Kobiet. Dzień dobry, czy chcą panie przyjąć kwiatuszka na Dzień Kobiet? Dobra, miłego dnia. Widzę, że już pani lepszy prezent dostała. Dzień dobry, z okazji Dnia Kobiet. Prezencik. Dziękuję. Proszę bardzo. I zapraszamy na nowy kanał, tam jest wizytówka Rusza Jutro. Rusza Jutro. Inspirujące filmiki, motywujące. Subskrybujcie. Już? Dzień dobry, chciałbym wręczyć prezent. Tu pan z okazji 8 marca, Dnia Kobiet. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
Nie poddawaj się, znajdziesz jeszcze swoją. Proszę bardzo, na Dzień Kobiet promujemy też nowy kanał. Wszystkiego dobrego. Dzień Kobiet dzisiaj, tak? Za 4 dni, ale robimy też taką przedpromocję kanału Connect Inspire Change. To żeby kobieta poczuła klimat, wie pan. Tak, to już jasne. Jak ma pan komu dać, to zostawimy panu. Dzień dobry, proszę, z okazji Dnia Kobiet, dziękuję, który będzie za 4 dni. Ma pani jak wziąć? Okej, okay, dzięki, dzięki. Proszę bardzo, z okazji Dnia Kobiet, proszę. I zachęcamy też na nowy kanał. Proszę bardzo, miłego dnia. Proszę dla pani dać, proszę. Piękna róża powinna trafić do pięknej kobiety, zaraz zobaczymy. Dobry, chciałbym wręczyć prezent z okazji Dnia Kobiet dla pani, dlatego że też rusza kanał taki chrześcijański, Connect Inspire Change, i z okazji też tego chcemy wręczać taki prezencik. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Przepraszam, mamy pytanie krótkie, króciutkie. No. Jaki według pani jest najlepszy prezent na Dzień Kobiet? Dzień Kobiet? To nie będzie nic materialnego, nie wiem, jakaś miła kolacja albo miłe słowa, po prostu. Okay. No. A będzie pani miło, jak damy kwiatka, bo nie będziemy zapraszać na kolację. A ja bym to nie, nie, kwiatka dziękuję. Tak. Dobrze. No, a może do pracy. Na pewno kwiatki ucieszą każdą panią, także kwiatki są zawsze... To mamy dla pani właśnie dzisiaj kwiatka, proszę sobie... O, super! Piękna różyczka i też zachęcamy, tam jest taka wizytówka, nowy kanał nasz rusza jutro czy pojutrze, pierwszy filmik. Tak. Na YouTubie, nie? Na YouTubie. No, niestety do telewizji jeszcze daleko. Dzień dobry, według pani najlepszy prezent, który może być na Dzień Kobiet? Wymarzony chyba, nie wiem. Wymarzony, nie mam pojęcia, no zwykle dają jakieś kwiatki, prawda? No, nie wiem. Najlepszym prezentem jest miłość i to tyle w sumie. Tak. Nie jestem za tym, żeby być materialistą, właśnie kwiatek taki symboliczny i według mnie tyle wystarczy. Bardzo dobrze powiedziane. Albo spędzanie razem czasu. Tak, mamy wspólnie. Dla was też kwiatek. Proszę bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Życzymy wszystkiego najlepszego. Startujemy z nowym kanałem Connect Inspire Change. Zachęcamy do subskrypcji i również do łapek. Na pewno. Super. Łapki w górę. Dzięki wielkie, dzięki. I think women would wish to have a box full of chocolates, because I love chocolate. And I think women want many balloons, because I like balloons. Yes. Okay, thank you. Today we have flowers for you, so here you have. Thank you very much. Thank you too. Thank you so much. Have a nice day and have a good celebrity with balloons and chocolates. Bye, bye, bye. Zostały nam ostatnie dwa kwiatki. Idziemy teraz do galerii i spróbujemy tam komuś je wręczyć. Oczywiście nie udało nam się uszczęśliwić wszystkich, dlatego że za mało było tych kwiatów, dlatego musicie dołączyć się, niech każdy kupi swoim najbliższym i sprawi uśmiech na ich twarzach. Ale mimo wszystko dziewczyny lubią kwiaty. I czekoladki. Dzień dobry, z okazji Dnia Kobiet ostatnie dwa kwiatuszki mamy, mogę wręczyć? I też mamy przy okazji taki kanał Connect Inspire Change, jakby panie zechciały wejść sobie, proszę bardzo. Dziękuję. Wiem, że długo te kwiatuszki już nie wytrzymują, ale życzymy wszystkiego dobrego.
Czasami trudno jest nawet najbliższej osobie powiedzieć po prostu albo aż kocham cię. W ramach wyjątku można zastosować lizaka, powiedzieć marzę o tobie, albo też powiedzieć w ten sposób, że kocham cię. Natomiast trzeba uważać, żeby nie był złamany tak jak ten lizak, bo kobiecie skojarzy się ze złamanym sercem i można takim lizakiem oberwać. Na koniec zapytamy panu, co chcieliby życzyć dla pań w Dniu Kobiet. Cześć. Chcielibyśmy zapytać, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Kobiet dla dziewczyny? Według mnie najlepszym prezentem są czekoladki, a następnie dużo romantycznych wieczorów i oczywiście dużo miłości. No ja uważam tak samo, że miłość jest przede wszystkim najważniejsza i że spędzanie razem czasu to jest podstawa udanego związku i no i życzymy dużo miłości każdym kobietom. Super, dzięki wielkie. Dziękujemy. Dzięki. Dzień dobry, czy chciałby pan jakieś życzenia złożyć na Dzień Kobiet? Bardzo chętnie. Chciałbym życzyć wszystkim kobietom, żeby tak jak teraz na początku marca zawsze świeciło dla nich słońce. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Widzicie, drogie panie, że faceci nie są wcale tacy źli. Dobrze wam życzą, a my również dołączamy do życzeń z okazji Dnia Kobiet. Dołożyć chcemy też życzenia z tej inspirującej księgi, która mówi o miłości. Miłość, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. Oby wasza miłość też nigdy nie ustała, zwłaszcza wobec nas, facetów. Tego życzymy. Drogie panie, zmierzamy do naszego konkursu, w którym będzie można wygrać 3 wartościowe pozycje książkowe. A więc napiszcie w komentarzach wasze oczekiwania wobec naszego kanału, który tworzy więzi, inspiruje i motywuje. Proszę nie zapominać o subskrypcji oraz pamiętać, żeby oglądać kolejne filmiki i kliknąć dzwonek i łapka w górę. Do zobaczenia.